Błażej Prośniewski, dzień dobry. Dziś w drugim odcinku naszego podcastu o rynku kapitałowym, o tym, jak inwestować w czasach inflacji, czy to jest dobry moment, aby zacząć lokować nasze oszczędności na giełdzie, jak to zrobić, no i w końcu, na co uważać, aby nie stracić naszych pieniędzy. O tym wszystkim porozmawiamy z Przemysławem Gryszmanem, doradcą zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy przy kilkunastoprocentowej inflacji warto jest się zainteresować inwestowaniem swoich oszczędności na giełdzie? Myślę, że już nie tyle warto, co czujemy taką konieczność, bo zawsze słyszymy, że nie tylko ceny rosną, czyli pieniądze, które na bieżąco wydajemy, musimy wydawać coraz więcej na nasze produkty, ale też słyszymy, że inflacja podgryza nasze oszczędności, które mamy gdzieś tam zdeponowane na rachunkach bankowych. Dlatego wręcz jest powszechne, że w czasach zwiększonej inflacji ludzie coraz bardziej interesują się możliwością pomnażania swoich środków na giełdzie. Też widać, jak obserwuje się różnego rodzaju strony internetowe, bardzo często można spotkać się z artykułem, gdzie lokować swoje oszczędności. I tam pojawiają się różne możliwości, lokaty, obligacje, no ale też rynek kapitałowy. Dlaczego pana zdaniem warto pomyśleć właśnie o tym, aby swoje środki ulokować w akcjach? Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, że inflacja nie jest jednorazowym wydarzeniem. To, że teraz mieliśmy 15%, nie znaczy, że za rok będziemy mieli 1, 2 czy 5%. Bardzo możliwe, że będziemy mieli ponownie rok tak mocno inflacyjny, a potem kolejny i kolejny, więc ceny raczej nie będą spadać. Jest takie stare powiedzenie, że inflacja jest trochę jak pasta do zębów. Jak już raz ją wyciśniemy z tubki, to bardzo trudno jest ją wsadzić z powrotem. Więc tak naprawdę, jeśli chcemy zahamować utratę wartości naszych pieniędzy, no to musimy się nauczyć robić coś, co będzie powtarzalne przez wiele lat. A akurat akcje są czymś, co możemy powtarzać z sukcesem, inwestycje w akcje oczywiście, są czymś, co możemy powtarzać z sukcesem przez wiele, wiele lat. Czyli zarówno w tym roku możemy inwestować nasze nadwyżki, jak i w kolejnym. No giełdy świat Polska ma raptem 30 lat od tego ponownego restartu, ale giełdy światowe liczą już dobre 200 lat, więc jest to taka instytucja, w której jeśli raz się dobrze tego nauczymy, będziemy mogli powstawać z sukcesem przez kolejne lata. No pytanie tylko, jak się tego nauczyć i czy giełda jest dla wszystkich? Powiedziałbym, że giełda jest dla wszystkich, ale niekoniecznie wszystkie instrumenty, które są na niej notowane, powinny być używane przez każdego z inwestorów. Bo to trochę tak, jakbyśmy mieli bardzo duży sklep, w którym niekoniecznie musimy kupować wszystkie możliwe produkty. I jeśli chodzi o takich inwestorów najmniej doświadczonych, albo początkujących, albo takich, którzy po prostu nie chcą stracić ani grosza na giełdzie, no to w pierwszej kolejności powinni oni się zainteresować obligacjami Skarbu Państwa, bo to są te najbezpieczniejsze produkty, które zresztą odnotowują rekordowe zainteresowanie, jak czytamy w mediach. A w drugiej kolejności powinny być to fundusze indeksowe, czyli fundusze, które skupiają w sobie kilkadziesiąt albo nawet kilkaset akcji. Dzięki temu my nie musimy wybierać poszczególnych branż, poszczególnych spółek, tylko kupujemy na przykład cały polski rynek, albo cały amerykański, albo jakąś konkretną branżę. Zakładając, że w długiej perspektywie to będzie rosło i będzie przynosiło nam zysk. Tak, takie jest założenie, bo generalnie nasze inwestycje w akcje zakładają, że gospodarka polska albo dowolnego innego kraju będzie się z roku na rok rozwijać. Co nie znaczy, że każdego roku ten przyrost będzie taki sam. Czyli są lata, w których giełda rośnie o kilkanaście procent, czasem nawet o kilkadziesiąt, a są lata takie jak ten, jak dotąd, kiedy niemal każda giełda na świecie jest na minusie, dlatego że po prostu przyszła korekta i mamy zagrożenie geopolityczne na świecie podwyższone, stąd też inwestorzy mniej chętnie inwestują w ryzykowne aktywa. Dlatego to, co pan bardzo słusznie zauważył, no trzeba wziąć pod uwagę to, że często sukces na giełdzie przychodzi dopiero po dłuższym czasie. W krótkim okresie bardzo trudno jest odnieść sukces na giełdzie, zwłaszcza jeśli chcemy go powtarzać regularnie. Dlatego im więcej sobie damy czasu na to, aby zarobić dzięki naszym inwestycjom, tym łatwiej będzie nam to zrobić. A jeśli chodzi o tę perspektywę czasową, to jeśli chcemy zarobić na giełdzie, to na ile powinniśmy te pieniądze, mówiąc w cudzysłowie, zamrozić na rynku kapitałowym? Rok, dwa, 10, 15? Im dłużej, tym lepiej, ale minimum to jest przynajmniej rok. A jeśli ktoś by potrzebował szybkiego zysku, to giełda też jest dla niego dobrym miejscem? Tak, pod warunkiem, że jest inwestorem profesjonalnym. Tak? Czyli to jest forma, której ja bym nie polecał początkującym inwestorom. To jest rozwiązanie dla kogoś, kto faktycznie od wielu lat jest no, dobrze zaznajomiony raz z tym, jak rynek funkcjonuje, a dwa, co się dzieje ze spółkami czy też innymi instrumentami, w które on chce zainwestować. Czyli jeśli jesteśmy profesjonalistami i naprawdę wiemy, co robimy, no to jesteśmy w stanie
szybciej zarabiać pieniądze, ale nadal będziemy mieli problem z tym, aby zyskowne transakcje powtarzać, żeby wykonywać ich bardzo dużo w roku, no bo takich okazji jesteśmy w stanie je dostrzec jako profesjonalista, ale to nie znaczy, że takie okazje są codziennie albo co miesiąc. Zapytałem o to, bo w internecie można często znaleźć takie reklamy mówiące o tym, że gwarantuje ci szybki zysk albo też bardzo wysoki zysk w bardzo krótkim czasie. Jak rozumiem, na tego typu ogłoszenia czy też reklamy nasi słuchacze nie powinni dać się nabierać, bo mogą po prostu stracić swoje pieniądze. Ja bym wręcz powiedział, że to jest pewne, bo jak słyszę takie słowa jak pewny zysk, szybki zysk, wysoki zysk, no to zazwyczaj są to jakieś produkty, które tak naprawdę nie gwarantują nam osiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu. Tak naprawdę jedynymi produktami, które gwarantują nam zysk, ale przy bardzo niskim ryzyku, jest albo lokata bankowa, czy też konto oszczędnościowe, albo obligacje Skarbu Państwa. Ale nawet tam możemy nie zarobić, jeśli przykładowo sprzedamy obligacje przed wykupem i kupiliśmy ją drogo, sprzedamy ją tanio, albo w przypadku banku może się okazać, że bank miał promocję, w której musimy dotrzymać określoną liczbę miesięcy, aby dostać te odsetki. Jeśli wypłacimy wcześniej, to ich nie dostaniemy. Ale oprócz tego nigdzie indziej na rynku kapitałowym nie ma zysku bez ryzyka. Wróćmy może teraz kilka kroków, bo kilka minut temu powiedział Pan o tym, że jeżeli ktoś chce zaczynać swoją przygodę z giełdą, to powinien zaczynać od jednak bardzo bezpiecznych czy też zachowawczych instrumentów, które są dostępne na rynku. No ale powiedzmy, że w którymś momencie ktoś ma większy apetyt, chce iść krok dalej, być może zainwestować trochę bardziej agresywnie. Jak to zrobić i jaką wiedzę już wtedy trzeba mieć, aby właśnie iść krok dalej? Ja bym użył takiego porównania do samochodu. Że nawet jeśli kupimy sobie sportowy samochód, to nie znaczy, że musimy jechać przez miasto 100 na godzinę. Tak? Że są miejsca, są momenty, są autostrady, na których faktycznie możemy ten gaz docisnąć, co nie znaczy, że cały czas musimy jechać bardzo agresywnie. No i też musimy mieć ten samochód, który szybko jeździ, tak? Czyli jeśli mamy jakieś niskie kwoty, no to jest absolutnie bez sensu, abyśmy te niskie kwoty angażowali w sposób bardzo ryzykowny, no bo tak naprawdę możemy część portfela używać do bardziej ryzykownych inwestycji, ale to powinno być 5, 10, 15, 20% portfela, a nie nasza całość. Tak? Więc w sytuacji, w której mamy większy portfel, mocno zdywersyfikowany i mamy zarówno obligacje, jak i mamy fundusze indeksowe, no to wtedy część portfela możemy przeznaczyć na coś bardziej agresywnego. Dzięki temu jakby wynik tej agresywnej inwestycji nie będzie miał wpływu na nasz cały portfel. A czy według Pana inwestowanie środków w takie instrumenty jak na przykład Forex, to jest dobre rozwiązanie? Z Forexem jest ten problem, że jest to najczęściej inwestycja bardzo krótkoterminowa. Tak? Czyli to jest jakby próba łapania minimalnych ruchów, minimalnych zmian cen, najczęściej z pośrednictwem dźwigni. Czyli jest to dobre rozwiązanie, ale pod warunkiem, że jesteśmy tym profesjonalnym graczem, że jesteśmy kimś, kto ma te mityczne 6 ekranów w domu, wpatruje się w nie cały czas i wie doskonale, co się dzieje w Stanach, co się dzieje w Chinach, co się dzieje w Europie. I wtedy taka osoba, która chce poświęcić życie na to, aby siedzieć i dokonywać transakcji, faktycznie może jako taki day trader z takiego rynku coś ugrać. W przypadku klienta indywidualnego, czyli kogoś takiego, jak choćby ja, kto ma normalną pracę od rana do wieczora, a chce pieniądze pomnażać gdzieś tam po godzinach, a nie rzucać wszystko i zostać inwestorem, no to zdecydowanie łatwiej będzie to robić za pośrednictwem choćby wspomnianych funduszy indeksowych. Czyli jak rozumiem, na przykład Forex to jest już bardziej gra czy też zabawa dla hazardzistów niż dla kogoś, kto chce rozsądnie inwestować swoje oszczędności. Tak są konstruowane reklamy, bo jeśli ja widzę reklamy Forexu, to często one są związane z tym, że mamy tam muskularnych mężczyzn o mocno zarysowanej szczęce, którzy stoją obok super samochodów wartych miliony i wpatrują się w dali, widzą tam w tej dali coś bardzo ważnego, bo są bardzo skupieni. Tak? No jakby te reklamy są tak zrobione, aby jakby obudzić w nas trochę taką żyłkę hazardzisty, podczas gdy trzymałem się tego przykładu z samochodem, no wszyscy uczymy się jeździć, te samochody z napisem L to zazwyczaj są Toyoty z silnikiem 1.0, a nie wyścigowe samochody. Po prostu byśmy się rozbili, gdybyśmy uczyli się jeździć na sportowych samochodach, dlatego uczymy się na niskolitrażowych samochodach spokojnych, aby gdy dopiero się nauczymy, żeby wtedy podejmować większe ryzyko w czymś szybszym. A na początek, ile według Pana warto jest zainwestować środków, aby to miało jakiś sens? Ja bym powiedział, że jeśli zaczynamy inwestować, to tak naprawdę każda kwota, oczywiście w granicach rozsądku, nie wiemy tu o pojedynczych złotówkach, ale każda kwota
ma sens, dlatego że musimy nauczyć się operować najpierw małymi kwotami. Jest bardzo możliwe, że na początku coś źle zrobimy, gdzieś źle klikniemy i jakieś tam pojedyncze procenty nam przez to uciekną. Dlatego jeśli mamy pojedyncze 2, 3, 4, 5 tysięcy, to już jest wystarczająca kwota, aby nauczyć się na żywym organizmie, jak ta giełda działa. Natomiast taką optymalną kwotą, którą inwestor indywidualny może lokować w ciągu roku, ja bym powiedział, że to jest te 17 tysięcy. Dlatego wychodzi 17 tysięcy, bo mniej więcej tyle wynosi limit na indywidualnym koncie emerytalnym, który jest przyznawany jakby każdemu Polakowi. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy płacić podatku od zysków kapitałowych, o ile oczywiście dotrzymamy te konto do 60 roku życia. Dlatego te 17 tysięcy to jest takie, bym powiedział, optimum dla przeciętnego Polaka, który chce po prostu część swoich nadwyżek, oprócz lokowania je na lokatach albo w obligacjach, inwestować na giełdzie. Czyli nie trzeba być milionerem, aby na giełdzie inwestować. Nie trzeba być milionerem, ale kiedyś trzeba było. Ja jeszcze pamiętam, że te 10-20 lat temu, żeby móc inwestować na giełdach, to przede wszystkim trzeba było mieć sporo środków na rachunku. Następnie trzeba było mieć dobre dojście do swojego maklera, bo nie można było tak teraz robić transakcji przy użyciu telefonu, który każdy z nas ma w kieszeni, tylko trzeba było się gdzieś tam dodzwonić i coś zrobić. I te opłaty transakcyjne były dużo, dużo wyższe. Tak naprawdę dziś inwestowanie nie jest łatwiejsze, ale jest do niego bardzo ułatwiony jest dostęp. Jest bardziej dostępne. Zdecydowanie jest dużo bardziej dostępne. Każdy z nas może to robić na takich samych warunkach i także jest łatwiejsze o tyle, że nie potrzebujemy tych wspomnianych stacji z monitorami, tylko robimy to po prostu przez telefon. Przemysław Gerszman, doradca zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.